Chyba jestem w dobrym miejscu. Nie wiem, czy mnie słychać przy tej fali. Przede mną właśnie przepływa tutaj łódeczka w trollingu. Ewidentnie takim krociowym. Dwa pieski w trolu. Tam pewnie więcej wędek, dokładnie nie widać. No i płyną mniej więcej po tym torze, gdzie ja bym chciał łowić, ale no nie wejdę tam do granicy tych kamieni tutaj. Może pod wieczór się fala uspokoi i uda się wejść trochę do wody i rzucać dalej. Chociaż z drugiej strony czytałem, że jak jest taka fala, to podnosi się sporo pokarmu i ryby podchodzą bliżej pod brzeg. Dzisiaj drugi dzień na rugi, ale nie szczupaki, tylko trocie na Bałtyku. Koledzy, z którymi tu jestem, pojechali na szczupaki. Ten jeden z nich bardzo marzy o złowieniu metrówki. Trzymam kciuki, żeby mu się to udało. Chociaż informacje tam z ostatnich dwóch, trzech dni są takie, że nikt generalnie nic nie łowi. Nie słyszałem o jakiejś rybie, a mam tu kontakt z, myślę, że z 10 osobami na pewno. Wszyscy narzekają, że coś się stało, że szczupaki przestały żerować. Może się dzisiaj jeszcze rozmawiałem z kolegami, dzisiaj też bez brania, wczoraj bez brania. Może coś tam się ruszy, będziemy tu jeszcze 2 dni, więc jest szansa. A ja sobie pojechałem, od rana jestem na trociach. Pierwszy raz próbuję je złowić w morzu. Trochę zaskoczyła mnie duża fala. Nie mogę za bardzo wejść do wody. Fala może nie jest jakoś super wysoka, ale taka całkiem silna. I uderzając w nogi, no tak lekko wytrąca z równowagi. Pogoda piękna. Sprzęt ok, wędka 3 metry do 30 gramów, plecionka 0,12, leci ta blacha na, no myślę, że ze 100 metrów na pewno, no ale jak na razie tylko jakiś listek zielonej rośliny czepia się haczyka. Zobaczymy, co będzie dalej. Pod wieczór ma się troszeczkę uspokoić, chociaż wiatru nie ma, to generalnie jest fala tylko. Cieplutko, jak na koniec lutego, dziwna pogoda, bo myślę, że dzisiaj jest plus 10 stopni.